Widzę, że za chwilę coś pięknego z tego powstanie. Jesteś pierwszy raz na takich zajęciach? Nie, drugi raz. A co robiłeś za pierwszym razem? Za pierwszym razem rysowaliśmy na czarnej kartce białymi kredkami. I co powstało wtedy u ciebie? Dużo rzeczy. Słoń, jakiś bohater, jakiś krajobraz z górami, jeziorem. A dzisiaj widzę troszkę takiej umiejętności trzeba mieć w rękach, żeby to powstało. Co to dzisiaj jest za praca? Opowiedz nam i powiedz, co będziesz robić. To jest arbuz. To będzie arbuz z nogami, rękami, włosami i buzią. A skąd taki pomysł fantastyczny, bo to dzisiaj chyba takie spotkania z fantazją? Tak, nie wiem czemu, tak wymyśliłam. Te warsztaty cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Przed warsztatami nigdy nie ma miejsca wolnego, więc dzieci chętnie przychodzą wraz z opiekunami. 8 warsztatów w każdą wakacyjną środę, raz w tygodniu i... Było około 20 dzieci razem z opiekunami w takich warsztatach brało udział. Warsztaty były bardzo różne i to jest chyba też pomysł na to, żeby je kontynuować. Tak, z tego co wiemy, to tutaj są starania poczynione, żeby warsztaty były kontynuowane. My z Fundacją Excalibur tutaj współpracujemy już parę lat, udzielamy im obiektu, udzielamy im tutaj naszych mediów, więc nasza tutaj współpraca układa się bardzo dobrze i myślę, że będzie to kontynuowane. Mało było chmur, ale za to kultury było dużo chyba, prawda? Oj, kultury było bardzo, bardzo dużo. Zaczęliśmy od zajęć plastycznych, podczas których uczestnicy wykonywali piękne kwiaty, które były też scenografią do spektaklu. Później więcej zanurzyliśmy się w teatr, kiedy uczestnicy wykonywali kukiełki z drewnianej łyżki. Na zakończenie był spektakl o straszliwym smoku. Podczas kolejnych zajęć było rysowanie, malowanie, ale wróciliśmy znów do teatru, ponieważ dzieci chciały tego teatru. Zaproponowaliśmy inny rodzaj kukiełek, to były marionetki sycylijskie, takie od góry prowadzone kukiełeczki, a na zakończenie właśnie straszydła, baby Jagi, które dzieci wykonały te kukiełki podczas zajęć, zagrały w spektaklu opowieść o Maćku. Chyba najpiękniej spędzony czas, kiedy się ze swoimi pociechami tak wakacje spędza. Jak najbardziej. Wydaje mi się, że właśnie takie spędzanie czasu z dziećmi, że można zobaczyć, jak one są kreatywne, to jest chyba najwspanialsze w takim momencie, tak? Żeby widzieć, co dziecko potrafi, co chce robić i spędzać z nim ten czas. Widać, że im się chyba to bardzo podoba. To pierwsze takie warsztaty, na których są Państwo? Nie, to są akurat już drugie warsztaty. Tak nam się udało zaplanować, no powiem szczerze, też urlop, tak? Żebyśmy mogli tutaj przyjechać, więc to są nasze drugie warsztaty, ale dzięki tym warsztatom zauważyłam, że Wiktoria bardzo lubi plastyczne rzeczy, no i zapisałam już na jakieś tam kolejne zajęcia związane z plastyką. No i Kuba chyba prawdopodobnie też. Powiedz, co dzisiaj zrobisz tutaj w ramach tych warsztatów? Motylka. Trudna praca. Czy wolisz siedzieć w domu i nic nie robić, patrzeć w telewizor, czy być na tego typu zajęciach jak te dzisiejsze? Na tych zajęciach. Tak? No jak się robi takiego motylka, powiedz mi? Bardzo fajnie. Najpierw robiłam skrzydełka jego, później wypełniłam zieloną plasteliną. Z fioletowej plasteliny zrobiłam takie coś i później zrobiłam czułka z zielonej plasteliny też. Rozumiem, że motylki to twoje ulubione owady, czy w ogóle lubisz zwierzęta? Tak, ogólnie lubię zwierzęta. Dzisiaj zajmiemy się troszkę modeliną, plasteliną, bardziej modeliną. Uczestnicy wykonają figurki takie wymyślone ze świata fantazji, ale my je wspólnie później przekształcimy na coś trwalszego, co będzie pamiątką z dzisiejszych warsztatów i w ogóle z wakacji spędzanych w mieście, bo zrobimy z tych figurek, wygrzejemy w piekarniczku naszym, zrobimy bryloczki, zawieszki do plecaków, do tornistrów i takie przyklejki na magnes do lodówki na przykład. Co robiłaś po kolei, powiedz nam? Najpierw zrobiłam skórkę arbuza na dole zieloną, później zrobiłam czerwony środek, później buzię, potem zrobiłam pestki, później zrobiłam policzki, potem zrobiłam ręce, potem zrobiłam włosy, a teraz robię nogi. Piękny pomysł, a powiedz mi, jak spędziłaś wakacje? Bo to już tak powolutku koniec tych wakacji. Powiedz, gdzie byłaś, co robiłaś? Oprócz tych warsztatów oczywiście. Tak, pojechałam pierwszy raz na obóz. Byłam na wakacjach z rodzicami za granicą. Resztę wakacji spędziłam w domu i wychodziłam nad jezioro i dużo, że jeździłam. A jakie wakacje za tobą? Mama mówiła, że aktywnie, że fajnie, byłaś w różnych miejscach. Co robiłaś na wakacjach? Jechałam na przykład nad Jezioro Srebrne. I wczoraj byłam jeszcze w górach. A co, tęsknisz już troszkę za szkołą? No, trochę.